Przyjadę tutaj? Co nie, jak tak. Dobra. Siemaneczko, z tej strony Anton. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Farmers Dynasty. Jak widzicie, znajdujemy się na tym eksperymentalnym polu, na którym, jak mniemam, wspomniałem już wam, no może niekoniecznie na serii, ale na live na pewno wspominałem, że na tym polu nie było w ogóle orki przeprowadzonej. Zobaczcie, jest 0% i powiem wam, oczywiście jak siejemy tutaj, czy kultywatorujemy, wyskakują wam jakieś takie komunikaty, że robisz coś przeciwko wszystkim regułom, czy tam zasadom tej gry i tak dalej, i że rzeczywiście jak tak zrobisz, to nie będziesz miał później takich plonów, jakie powinieneś mieć. No i, no ale oczywiście Anton, co ja nie zrobię, no zrobiłem. W każdym razie, ile tu jest? 75% tego pola wymucone tutaj jest, zboże z 75% powierzchni. Pole ma prawie 2 hektary i ja wymuciłem dopiero jedną przyczepkę, czyli o wiele mniej niż było to wcześniej tutaj na tym polu. A więc uczcie się z moich błędów i nie róbcie czegoś takiego, że jak tam, no po prostu postępujcie tak, jak ta gra tam wam podpowiada. Dobrze, ale tak naprawdę eksperyment no, nie powiódł się. Tak więc sobie to na razie odpuszczamy, bo jest ważniejsza rzecz. Mam ważniejszą rzecz na głowie. Zobaczymy sobie, jaki jest dzień. 19, tak. 19 czerwiec. Ja sobie dopiero uzmysłowiłem, że my tutaj możemy spokojnie zrobić sobie 2 razy żniwa w roku. Tak więc ja będę chciał przygotować jeszcze pole, żeby jutro polecieć z siewem na 3 polach. Tak więc tamto sobie zostawiliśmy. Kombajn nie ukradno, myślę. Chyba, że wieczorem go ściągnę. Najważniejsze jest teraz, żeby po prostu uprawić te pole. Tam już jest orka zrobiona, jest kultywatorowanie zrobione. I najprawdopodobniej na tym polu, gdzie były te, gdzie kosmici mi zostawili te kręgi, to chyba one się nawet te pole naprawiło po tym ostatnim update'cie. W ogóle po tym ostatnim update'cie kilka ciekawych rzeczy i najprawdopodobniej będę dzisiaj kupował dużą bekę. Z tymi bekami to jest troszeczkę teraz, bo u mnie jest beki, jest beka, jest beczka. Zresztą miałem ciekawą sytuację przy śniadaniu, właśnie wspomniałem żonie, że najprawdopodobniej kupię bekę. Oczywiście focha strzeliła, tylko nie wiem za bardzo jaka to była przyczyna, czy to, że powiedziałem, że kupię bekę, a ja na nią często mówię beka, czy też to, że kupię bekę, ale wydam jeszcze kasę na dodatek, a ostatnio na live, może nie ostatnio, ale kiedyś na live, jak wydałem za dużo kasy, to ona strzeliła takiego focha, że z serduszka zrobiła mi się zielona. Tak to było. Dobra, tutaj mam. Dlaczego chciałbym kupić tą dużą bekę? Zresztą, kurczę, cały czas ta beka, beki będzie dzisiaj w tym odcinku. Dużo będzie tych beczek. Dlaczego ja chcę kupić tą beczkę Thunhammera? Ponieważ ja się w niej zakochałem wcześniej niż w beki, tak naprawdę. Jak ktoś pamięta początek, nie wiem, czy to było na odcinku, czy to na live, ale ja się tam nad nią bardzo zachwycałem, bo mi się bardzo spodobała. Ale później jak zorientowałem się, jak tu jest z tą gnojowicą, że to nie jest aż tak fajnie. Raz, że ten zbiornik na gnojowicę jest dosyć mały, tam było 10 tysięcy. No i produkcja tej gnojowicy też nie powala na kolanach. Ale po ostatnim update'cie to się zmieniło, tak więc raz, że teraz zbiornik na gnojowicę to jest 50 tysięcy litrów. No i wydajność, znaczy krowy produkują o 50% więcej gnojowicy, czyli jest jak gdyby teraz już sens kupowania tej większej beczki. Dodatkowo, jeżeli używamy nowe maszyny, to one są bardziej wydajne, jak gdyby po prostu mniej, ale to chyba dotyczy tylko i wyłącznie nawozu. Tak mi się wydaje, że to raczej nawozu dotyczy, niekoniecznie gnojowicy. Bo jest taka sytuacja, że teraz jak używamy na przykład nowego rozsiewacza do nawozu, to tam wypada tak, wychodzi do czegoś takiego, że o 50% jak gdyby spada ten wymagalna ilość
nawozów na hektar przy takich samych plonach, czyli można tu jeszcze zarobić troszeczkę na nawozach. Ja rozsiewać nawozu i tak planowałem, natomiast tą beczką to tak nie za bardzo planowałem, więc my tutaj przyjechaliśmy sobie jeszcze tą małą beczką porozlewać, żeby się powkurzać jeszcze na maksa na tą małą beczkę, żeby już nie mieć w ogóle skrupułów i kupić tą dużą. Dobra, start. No bo rzeczywiście ona jest, no, mega wydajna, nawet nie wiem czy widzieć, o. No tyle tylko co za ciągnikiem rozleje, tak więc... No teraz jeżeli ta produkcja tej gnojowicy będzie większa i to raz, a że będzie można jak gdyby więcej zmagazynować, to dwa, a więc tą dużą beczkę nie ma sprawy. Spokojnie sobie kupimy. Jeszcze teraz chciałbym zobaczyć, czy czasami ten update nie wyprostował mi pola, bo tak mi się... Ono oczywiście, tu jest pofałdowane, ale to nie wynika z tego, że... Nie. O, widzicie. Nie. Czy są kręgi? Są, ale jak gdyby takie troszeczkę łagodniejsze. Czyż ja wiem? Nie, jest krąg, ale są troszeczkę takie łagodniejsze, nie wiem. A może sobie po prostu wmawiam w to, bo chciałbym coś jednak robić na tym polu i tak sobie wcześniej powiedziałem, że zbojkotuję, nic tu nie będę robił, bo zryte pole. No ja tak, więc ja je tutaj mocno jeszcze poryłem, ale wydaje mi się, że te kręgi są teraz troszeczkę mniejsze. No dobra, ja się tutaj jeszcze troszeczkę pomęczę, ja was nie będę katował, ale sam się tutaj jeszcze porządnie pomęczę i dzięki temu nie będę miał żadnych skrupułów i od razu... Jak opróżnię tą beczkę, jedziemy do sklepu i kupujemy sobie nową beczkę. Gule Technik. Pewnie co niektórzy pomyślą, jak można wzdychać do czegoś takiego. Ale nie, beczka jest fajna, mi się bardzo podoba. No, zobaczymy jak będzie działała, bo to też jest question mark, znak zapytania, nie wiadomo. Czekaj, coś pojechało? Z której strony? A dobra, to TGW. Tak więc... Ładnie wygląda w sumie, ale zobaczymy jak będzie się sprawowała. Ile ona kosztuje, ta beczka? Ona kosztuje 48 tysięcy. Z racji tego, że ja nie mam aż tak dużo pieniędzy, znaczy ja mam wystarczającą ilość pieniędzy, aby tutaj sobie nie wykorzystywać w ogóle social points. Przy czym nie chciałbym ryzykować, bo tak jak wcześniej mówiłem, raz jak miałem troszeczkę za mało pieniędzy, to nagle Becky, kurczę, z takiego focha strzeliła, że nawet później prezentów nie chciała ode mnie wziąć, ale później się jakoś tam ją obłaskawiło, troszeczkę czasu mi jednak to zajęło, szczerze mówiąc. Tak więc pierwszy raz wykorzystuję social points i wykorzystujemy tą opcję, czyli za 24 tysiące. Kupiłem fajną beczkę. Zostało mi 29 tysięcy i 83 tysiące social points. No ale tam już zacząłem te eksperymentalne żniwa. Znaczy żniwa nie są eksperymentalne, ale pole jest trochę eksperymentalne. A więc tam troszeczkę jeszcze będzie ze 2-3 tony może ziarna. No trochę się tam słomy zbierze. A więc nie będzie aż tak źle. Dobra, fajnie to wygląda chyba ta beczka. Nie, wydaje mi się, że jest naprawdę przekozacka. Moim zdaniem jest to... No dobra, nie chwalmy jeszcze tego sprzętu, bo jeszcze za bardzo nie wiem, co ona pokaże na polu. Tak więc jedziemy sobie, najpierw ją zatankujemy. Czy ja wspomniałem, jaką ona ma pojemność? Z tego, co mi pamiętam, 18,5 tysiąca. Czyli w sumie, jeżeli będzie maksymalna... ten zbiornik z gnojowicą będzie w pełni wypełniony, to będę mógł 3 takie beczki zaciągnąć, a takie 18,5 tysiąca litrów, no to już można jechać na pole, można już tam troszeczkę powalczyć troszkę. Przyznam się wam szczerze, że nie wiem za bardzo, co mam zrobić z tym polem, bo tutaj na tym polu jest zasiana trawa, ale tak chodzi, że tej trawy nie można jak gdyby zebrać w ogóle. Ona później tutaj odrasta. Nie wiem, czy zaorać to i zasiać coś, czy po prostu czekać, bo najprawdopodobniej następny update będzie naprawiał kilka takich bugów i być może naprawię właśnie tą trawę. Fajnie by było, tak więc jestem troszeczkę w kropce, bo jak gdyby jedno pole, no nic nie, tutaj nie mogę jak gdyby, no znaczy jest zasiana trawa, ona jest gotowa do... proszę bardzo, jest gotowa do zbioru, ale jakoś nie można tego zebrać.
A więc no nie jest to fajne. Łupin dalej oko mojej żony cieszy, bo jest, ma, jest tutaj kwitnie i ładnie wygląda. Teraz mam taką presję, że też koło domu muszę zasiać rzepak w następnym roku, tak więc ma być też ładniej. Dobra, podjeżdżam. O kurczę, aha, dlaczego ja tam chciałem wjechać? O, czy podjedziemy? Daję radę, ale powiem wam, że no tak trochę dziwnie się zachowuje czasami ta beczka. Ale z wyglądu jest kozak. Dobra, podjedziemy, załadujemy. Nie będzie nawet cała ta beczka. Ciekawe, czy tu jest jakaś wskazówka. Jest jakiś wskaźnik, tylko że co, jak ja wyjdę, to się już nie leje tam, tak? Nie ma żadnego wskaźnika. Tu jest tak jakoś w powietrzu? No dobra. Jedziemy. A więc musimy być w środku, tak? W ciągniku. Troszeczkę się świeci za bardzo, ale zaraz ją ubrudzimy, będzie git. Krowy ryczą na maksa. Ile tu jeszcze mam? Nie chce mi teraz kamera tutaj pokazać. 45. Aha, czyli stamtąd ubywa, a tu przybywa, te. Dobra, mam 11,5 tysiąca. Dobra, żeby nie pomieszać, polecimy sobie na dwa mniejsze pola. Jedno niedawno kupiłem na live'ie. Co tam, już nie pamiętam, co tam było. Nie pamiętam, co tam było. A drugie, chyba nie. Jęczmień tam chyba był, jak kupowałem. A drugie też na live'ie wymuciliśmy i tam był chyba łubin z tego, co... Nie, tam był groszek, Teraz sobie przypominam, ale to dawno było, tak więc mogłem troszeczkę zapomnieć. Robi się ciemnawo, pewnie będziemy kończyli wieczorem. No zobaczymy, jak to będzie. O 19:00, taka umowa jest z żoną, że o 19:00 kończymy robotę, nieważne co tam jest w polu. I po prostu muszę się zameldować w domu. Krótką smycz dostałem, przyznam się. Co tu kryć? Zobaczcie, jaki wariat z tej beczki. Kurczę, jak to szybko leci. Zaraz zobaczymy, jak z tą gnojowicą. I szczerze mówiąc, ona tak... nie widzę. Szybko z tej beczki też tak nie ucieka. Oczywiście te pole jest tutaj o wiele mniejsze. Dużo czasu się jednak zaoszczędzi. Dużo, zobaczcie, ja tu przejechałem w jedną mańkę, w drugą. Już, to nawet ta animacja jest jak gdyby troszeczkę trochę taka przekłamująca, prawdę. Wygląda tak, że troszeczkę jak gdyby szerzej rozlewamy niż w rzeczywistości rozlewamy. No ale jest o wiele bardziej wydajna. Nie można się tak troszeczkę przymulony jest ten ciągnik, bo jednak beczka kawał żelastwa jest, tak więc... A ile tutaj jeszcze zostało tej gnojowicy? Czy mi w ogóle wystarczy na to? Wystarczy, mi się wydaje. 10%, ale... Dobra, teraz już nie będziemy musieli się... Nie, no... Dobra, to był na pewno zdecydowanie dobry zakup. Na pewno jest o wiele bardziej wydajna i lepiej pokrywa. Tamta mniejsza beczka to po prostu... no... Zresztą nie ma o czym mówić. To dobra, odpuśćmy sobie. Nawet nie ma... sensu przypominać sobie, jak ona działała. Przy czym dalej będę robił coś takiego, że nie będę, może niekoniecznie będę tutaj nawoził na maksa. Wystarczy mi taki, jak gdyby, tak jak wcześniej mówiłem, taka, nie wiem, z 90% to już mi wystarczy. Bo rzeczywiście tu jest, często jest taka sytuacja, że jeżeli dążymy, jak gdyby, do 100% poziomu nawożenia, to tak naprawdę bardzo dużo nawozu tracimy, albo tej gnojowicy, tak więc nie wiem, czy jest sens tutaj walczyć, chociaż teraz tej gnojowicy jest trochę więcej, no ale najprawdopodobniej na tym polu zrobimy sobie żniwa jeszcze raz w tym roku, tak więc spokojnie możemy sobie tutaj troszeczkę mniej dać tej gnojowicy i tak zarobimy więcej. Ale generalnie nie, zobaczcie. Robotę robi. Szkoda, że tak długo czekałem. Znaczy, może nie tyle ja długo czekałem. Szkoda, że tak długo czekał deweloper, bo bardzo się rzucało po prostu w oczy. Ja to kilka razy podkręcałem. Nie podkręcałem. No, może też troszeczkę podkręcałem, ale podkreślałem, że to tak naprawdę nie jest trudna rzecz do naprawienia, bo to jest kwestia ustawienia
pewnego tam parametru, pewnego argumentu, zmiana tam, dodanie jednego zera, czy tam innej wartości i już to powinno działać. Tak samo jak pojemność tego zbiornika na gnojowice, to samo dotyczy również, no i proszę, 96%, wyłączymy sobie, jeszcze tam polecimy ten kawałek. To samo dotyczy tej jak gdyby, tej ilości gnojowicy wytwarzanej przez krowy. Dobrze, niech będzie tych 9 krów, bo w sumie ta żona też, nie wiem, przy większej ilości krów to nie wiem, czy by ogarnęła ten cały interes. Ale żeby jednak one produkowały trochę więcej tej gnojowicy, żeby tutaj po prostu można to zrobić tak, jak się powinno robić, nie? No a teraz to po prostu tak można zrobić, bo sprzęt jest, krowy też są troszeczkę bardziej podpompowane, że się tak wyrażę. No i teraz to nawożenie będzie fajne. W tym odcinku to już wszystko, bo już się kończy tutaj dzień i tak jak mówiłem, pod pantoflem jestem, tak więc do 19 mam tylko wolne, a później no na smyczy, kagańca mi jeszcze nie wrzucają, ale to jest kwestia czasu, jak mniemam. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w następnym odcinku. Cały czas pracujemy nad dzieckiem, chociaż w ostatnim czasie jakoś mało czasu mamy, aby pracować nad tym dzieckiem. Tak więc zobaczymy. No, jak będzie dziecko, to na pewno się o tym dowiecie. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny i pozdrawiam, Anton.